Dzień dobry Państwu. Maszynka do robienia pieniędzy. Jesteście ciekawi, jak ta maszynka wygląda? Co Wam pokażę? Drodzy Państwo, najpierw muszę Wam coś przeczytać. MOL. Działalność marginalna, ograniczona, lokalna. M. Marginalna. O. Ograniczona, lokalna. L. Czyli w skrócie MOL. Mam pytanie odnośnie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Chodzi o działalność gospodarczą. Czy osoba chcąca podjąć taką działalność może kupować na przykład tuszki wieprzowe od rolników ze swojej gminy, produkować z nich kiełbasy i sprzedawać je w swojej restauracji? Czy może też kupować wędzone ryby i również je sprzedawać? Działalność marginalna, lokalna i ograniczona MOL może być prowadzona jedynie w oparciu o rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Wymienione rozporządzenie określa szczegółowe warunki pozwalające na uznanie działalności za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, w tym zakres i wielkość produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego prowadzonej w ramach tej działalności oraz obszar, na którym może być prowadzona taka działalność. Określa również wymagania weterynaryjne, jakie powinny spełniać świeże mięso przeznaczone do rozbioru oraz inne produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do przetwarzania w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Artykuł 5 tego rozporządzenia mówi: podmioty zamierzające prowadzić działalność marginalną, lokalną i ograniczoną powiadamiają powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanej produkcji zgodnie z artykułem 6 ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004 o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w zakładzie co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności. O co chodzi, drodzy Państwo, w skrócie? W skrócie chodzi o to, że możecie zarejestrować we własnym, prywatnym mieszkaniu działalność gospodarczą, która będzie polegała na tym, że w tym własnym, prywatnym mieszkaniu będziecie produkować kiełbasy, wędliny, artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest taka ważna informacja? Ano dlatego to jest taka ważna informacja, bo informacja to jest pieniądz. A wielu ludzi tej informacji nie posiada. Kiedy w Białymstoku bankrutował duży zakład mięsny zatrudniający 500 ludzi, PMB, czyli Przemysł Mięsny Białystok, to, drodzy Państwo, wszyscy ci ludzie żyli w strachu, że nie będą mieli pracy. Żyli w strachu, a przecież ci ludzie wiele lat pracowali produkując wędliny, czyli mają doświadczenie, znają techniki produkcji, znają technologię, znają się po prostu na swoim rzemiośle. Gdyby ci ludzie znali rozporządzenie ministra rolnictwa dotyczące działalności gospodarczej marginalnej, ograniczonej i lokalnej, ci ludzie, drodzy Państwo, jeszcze przed bankructwem tego zakładu, w którym dobrze zarabiali tylko prezesi, dyrekcja, administracja tego zakładu, jeszcze przed bankructwem tego zakładu, wszyscy zwolniliby się z pracy i wszyscy założyliby działalność marginalną, ograniczoną i lokalną, w skrócie MOL. Gdzie tkwi haczyk? Dlatego ta działalność nazywa się marginalna, ograniczona i lokalna, ponieważ jest limit, ile możecie wyprodukować kiełbasy, wędlin, tych artykułów pochodzenia zwierzęcego. I tak, przeczytam Wam. Możecie wyprodukować
tonę tygodniowo, czyli 1000 kilo. W przypadku świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego. Możecie wyprodukować pół tony, czyli 500 kilo tygodniowo. W przypadku świeżego mięsa drobiowego lub zajęczaków lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego. Możecie wyprodukować 1,5 tony tygodniowo w przypadku produktów mięsnych. Czyli kiełbasa, wędliny. Możecie wyprodukować 1,5 tony miesięcznie w przypadku świeżego mięsa zwierząt dzikich, utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego. Możecie wyprodukować 1,5 tony miesięcznie w przypadku świeżego mięsa zwierząt łownych, czyli 1,5 tony dziczyzny. Możecie wyprodukować 150 kilo tygodniowo w przypadku produktów rybołówstwa, czyli na przykład śledzie marynowane w słoikach, tak? Filety rybne z ryb morskich albo ryb rzecznych. Możecie wyprodukować 300 kilo tygodniowo w przypadku produktów mlecznych. Czyli możecie zrobić tygodniowo 300 kilo sera, jogurtu, twarogu, twarożku, serków takich małych w plastikowych kubeczkach. 300 kilo tygodniowo. A 300 kilo tygodniowo to miesięcznie 1200 kilo. Jeżeli weźmiemy na przykład pod uwagę tutaj możliwość wyprodukowania 1,5 tony tygodniowo w przypadku produktów mięsnych, tak? Czyli kiełbas, wędlin, to miesięcznie razy 4 daje to 6 ton kiełbas, wędlin. 6 ton, drodzy Państwo, to teraz posłuszmy się matematyką. Brutto 1000 kilo kiełbasy średniej gatunkowo, na przykład za 25 zł, wartość brutto 25 tysięcy zł, czyli produkcja 6 ton to jest brutto 150 tysięcy złotych brutto dla osoby, która taką działalność by prowadziła i byłaby dobrym menadżerem, wyprodukowałaby z rodziną te 1,5 tony tygodniowo, 6 ton miesięcznie i miałaby zorganizowany rynek zbytu. Jak widzicie, nawet pracownicy przemysłu mięsnego, na przykładzie PMB, Przemysł Mięsny Białystok, w skrócie tak nazywał się ten zakład, fachowcy, rzeźnicy, nie mają pojęcia, że mają prawo do produkcji w warunkach domowych produktów mięsnych pod warunkiem, że zostanie to zatwierdzone przez powiatowego lekarza weterynarii i trzeba do takiego pana się udać w tym temacie, żeby dowiedzieć się, jakie formalności, jakie papierki należy zgłosić. Informacja, drodzy Państwo, to są pieniądze. I tak wygląda maszynka do robienia pieniędzy. Każdy taką maszynkę w domu ma. To jest maszynka do mięsa. I tak naprawdę to jest maszynka do robienia legalnych pieniędzy.